Ostatnie, ostatnie pytanie. Jak ty zareagowałaś, gdy dostałaś propozycję z polsatu? Żeby przyjechała. na. Bardzo się ucieszyłam, bo nigdy nie brałam udziału w czymś takim. To jest moje pierwsze takie wydarzenie. I bardzo fajnie, super. Fajna A nie popokałaś się? Nie, nie popokałam się. Zadzwoniłam do mamy. Mówię, mama, halo będę w polsatach. A ona fajnie, no i tak. A jak świętywałaś jakoś? Nie. Nie, po prostu dobra, myślałam, w co się ubiorę, no. które buty wezmę. I to tyle. Ty z tym swoim kabaretem jeździsz w trasę, nie? Tak. Dużo alkoholu jest? Bo kiedyś rozmawiałem no. z jednym z artystów, takich wiesz, muzycznych, co śpiewają, mhm. to piją strasznie. Ja nie A wiem. jak wy? Nie wiem. Jaka kultura jest podczas waszej trasy? Jest kultura. Jest kultura na najwyższym poziomie. Oczywiście nikomu w nie zaglądam tam, gdzie nie hmm. mogę. No. I... no do portfela się nie zagląda. No do kieliszka też się nie zagląda. No co ty? No. <noise> ja cię muszę uczyć. Ale kieliszki się widzi, nie? Ale tak no... na serio, to wy yy, od razu po występie wracacie do domu, My bardzo czy często imprezujecie? Mamy... Bardzo często mamy tak, że na przykład mamy trzy dni pod rząd albo cztery. Zresztą no, każdy, kto wyjeżdża gdzieś w trasy, to tak ma. I to tak wcale nie jest kolorowo. Kończysz koło północy, powiedzmy, i chce ci się spać, bo na drugi dzień jedziesz i masz na przykład dwa występy. I to nie jest takie fajne, żeby się, wiesz, porobić i, i spać. A ty słyszałaś o rock'n'rollowym stylu życia? Oczywiście, że tak. Że, wiesz, to... że coś takiego istnieje, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, to... o czym ja, ja mówię. nie? wiem, o czym ty mówisz. Nie? I czy u was, u was tak nie ma? To zależy kto, co, jak. No każdy was, sobie. o, was, no o to was, o was. Ci, że różnie bywa. Kurde, to ta Twoja poprzednia Ja jestem, ja jestem y, taka, powiem Ci, y, stara maleńka. Idę do pokoju, w mm. ogóle to wożę za sobą swój kubek w trasę, mm. robię sobie herbatę i spać. I serial i spać. Takie to jest rock and życie kabarciarki. No, także mężczyźni, no, słuchajcie, będziecie się nudzić ze mną. Ale żar powiesz. Ja kawał mam powiedzieć w życiu. Ale nie że mi, że nam, tylko jemu. Oczywiście, że tak, ale żeby miał też takie fajne poczucie humoru, to wtedy w ogóle będziemy się słaniać ze śmiechu. A chciałabyś iść na randkę w ciemno? Nie. Dlaczego? No strach. Dziewczyno, nigdy nie A ty byłeś na randce w ciemno? Byłem. No i co? Wygrałem ciebie. Dziękuję.